Termalika ma 5 nowych zawodników. Mowa o 35-letnim bramkarzu Krzysztofie Pilarzu, stoperze Artiomie Puticewie, który był ostatnio piłkarzem Metalista Charków. Do drużyny dołączył także Patryk Misak, 25-letni środkowy pomocnik ze Słowacji. Beniaminka Ekstraklasy wzmocniło także dwóch nowych napastników. Stefan Nikolicz, były gracz m.in. CSKA Sofia i Sztieły Bukareszt. Drugim napastnikiem jest Elvis Bratanowicz, Słoweniec ostatnio występujący w Bohemiansie Praga. Zostałem też telefon od trenerów i dlatego gdzieś tam się zdecydowałem na to, żeby przyjść i mam nadzieję, żeby pomóc drużynie. Rywalizacja jest duża, ale to jest w każdym klubie, więc każdy stara się jak najlepiej, żeby być tym pierwszym bramkarzem. Mam nadzieję, że gdzieś tam moja dyspozycja z dnia na dzień do pierwszego meczu będzie coraz lepsza i gdzieś wywalczę sobie ten skład, także z taką myślą też tu przychodziłem. Pierwszy mecz Termalika rozegra na wyjeździe 14 lutego z Lechem Poznań. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.